Piotrek, za Wami zasłużona przerwa świąteczno-noworoczna. Powiedz, w jakich nastrojach wracacie do treningów? Znaczy, nastroje są zawsze dobre, gdzieś tam nie widzieliśmy się dłuższy okres poza tym 1 stycznia, gdzie był trening noworoczny. Wiadomo, mamy sobie do powiedzenia parę rzeczy, powspominanie jakieś tam chwile, gdzie po prostu i czy to z rundy, czy po prostu teraz z tego okresu, z tej przerwy. Wszyscy są, że tak powiem, pozytywną energią naładowani, więc chętni do pracy i zaczynamy okres przygotowawczy. Minęło 21 kolejek, znajdujecie się na pudle Ekstraklasy. Już pod koniec zeszłego sezonu daliście sygnał, że może być dobrze właśnie w tym nowym sezonie, ale czy spodziewaliście się, że będzie aż tak dobrze, jak jest teraz? Znaczy, cieszy przede wszystkim to, że utrzymujemy stały poziom. Gdzieś tam końcówka tamtego roku końcówka tamtego sezonu i pierwsza część tego sezonu pokazuje, że jesteśmy gdzieś tam na takiej dobrej drodze do osiągnięcia dobrego wyniku. Natomiast jak pokazuje sport czy piłka nożna, i wiadomo, nic nie ma, że tak powiem, za darmo i nic nie jest pewne. Trzeba w każdym meczu być na 100% skoncentrowanym i w każdym meczu wywalczyć te 3 punkty, żeby tą zdobycz punktową poprawić przede wszystkim, no i utrzymywać się, że tak powiem, w czubie tabeli. Powiedz, jak kapitanuje się tak świetnie spisujące się Krakowi? Chyba mało problemów do rozwiązywania. Znaczy tak, zawsze gdzieś tam, gdy nie ma wyników, wtedy trzeba pokazać tą gdzieś tam mocniejsze strony doświadczonych zawodników, bym to tak powiedział. Natomiast na razie w niektórych meczach było tak, że ręce same do klasków się składały, więc no życzyłbym sobie, żeby tak też było w tej rundzie, ale znając życie, są też ciężkie chwile i trzeba sobie z tym umieć poradzić i myślę, że mamy na tyle dobry zespół, że wspólnie możemy wyjść z niejednej opresji. Właśnie gdybyś miał ocenić tą minioną rundę, powiedz, który z meczów uznałbyś za najtrudniejszy, a która drużyna sprawiła Wam najmniej kłopotów? Znaczy, na pewno zaskoczenie było walka z Beniaminkami, bo i Zagłębie Lubin, i Termalika naprawdę pokazały dobry futbol. Trafiły też na to, że my nie byliśmy w dobrej dyspozycji, aż tak dobrej jak w innych meczach, więc na pewno te mecze, wiadomo, ciężko się grało też w Warszawie. Było kilka ciężkich spotkań. Myślę, że nawet bym tu powiedział więcej, że nie było lekkich spotkań, że każdy mecz gdzieś tam stał na dobrym poziomie. Powiedz, jakie założenia sobie stawiasz na ten okres przygotowawczy, ty personalnie? Znaczy, nie mam jakieś, zawsze są takie same założenia, tak? Dobrze się przygotować do sezonu, bo to jest przede wszystkim podstawa, żeby tych sił nie brakowało. Nie łapać kontuzji i dalej tworzyć taki zespół, jaki tworzymy. Wiadomo, że będą jeszcze małe poprawki. Mówię tutaj też o transferach, być może będą i czy nowi zawodnicy przyjdą. Ale to już, że tak powiem, nie należy do nas. My po prostu tworzymy zespół i chcemy ten zespół utrzymać w drugiej części sezonu. Czyli celem na rundę wiosenną jest utrzymanie się co najmniej w czołówce, no co najmniej na 3. miejscu Ekstraklasy. Znaczy, nie chciałbym tutaj mówić, jakie miejsce by nas zadowoliło. Na pewno na tym miejscu, w którym się znajdujemy przed sezonem, każdy by wziął w ciemno, tak? Natomiast piłka jest takim sportem, gdzie nic nie jest pewnego i trzeba, tak jak powiedziałem już wcześniej, trzeba gdzieś tam w tych meczach cały czas być skoncentrowanym i patrzeć przede wszystkim na każdy kolejny mecz z osobna, nie traktować tego, że teraz jesteśmy wysoko i już jest fajnie, tylko po prostu dążyć do jeszcze lepszej gry.